79-latek, robiąc zakupy, przez nieuwagę pozostawił swój portfel na ladzie sklepowej. Gdy dotarł do domu, zorientował się, że go nie ma. Wrócił do sklepu, ale portfela już nie było, bo kilka minut wcześniej zabrał go jeden z klientów sklepu. Po kilku dniach suwalscy kryminalni ustalili, że portfel przywłaszczył 39-letni mieszkaniec Subałk. Został już zatrzymany, usłyszał zarzut przywłaszczenia rzeczy znalezionej grozi mu do roku pozbawienia wolności. Znacznie dłużej pomieszkać za kratami może 62-letnia mieszkanka Augustowa, która przywłaszczyła saszetkę znalezioną w aptece. Właściciel saszetki po zapłaceniu za zakupy zapomniał o niej, a 10 minut później, gdy wrócił, już jej nie było. Apteka na szczęście miała monitoring. Zapis pozwolił dość szybko ustalić, że przedmiot zabrała kobieta stojąca w kolejce za pokrzywdzonym. Ustalenie jej tożsamości nastąpiło szybko, ale nie na tyle, by zapobiec wydaniu części pieniędzy. Okazało się, że 62-letnia kobieta z przywłaszczonych 5 tysięcy zdążyła już wydać dwa. Augustowianka usłyszała zarzut kradzieży, grozi jej aż pięć lat pozbawienia wolności.